Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy zbliżali się do Jerozolimy od Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus wysłał dwóch swoich uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami. Jak tylko wejdziecie do niej, znajdziecie tam uwiązanego osiołka, którego nikt z ludzi jeszcze nie dosiadał. Odwiążcie go i przyprowadźcie. Jeśli ktoś was zapyta, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje, lecz zaraz go odeślę z powrotem. Poszli i znaleźli osiołka przywiązanego u drzwi, na zewnątrz, przy drodze, i odwiązali go. Niektórzy ze stojących tam pytali: co to ma znaczyć? Dlaczego odwiązujecie osiołka? Oni odpowiedzieli, jak im Jezus polecił, i pozwolili im. Przyprowadzili osiołka do Jezusa i zarzucili na niego swoje płaszcze, a on go dosiadł. Wielu słało swoje płaszcze na drodze, a inni zielone gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy szli przed nim i za nim, wołali: Hosanna, chwała temu, który przychodzi w imię Pana. Błogosławione nadchodzące królestwo naszego ojca Dawida. Hosanna na wysokościach. Dzisiaj w niedzielę palmową, która wzięła swoją nazwę zapewne od tych zielonych gałązek ściętych na polach, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, a które słano na drodze, kiedy Pan Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Pewnie tak sobie to już od dawna wyobrażamy, że były to palmy. W tę właśnie dzisiejszą niedzielę patrzymy na Pana Jezusa, który triumfuje. Ale ten triumf ma bardzo specyficzny charakter. Zobaczmy, że najpierw przede wszystkim, że ten Jezus, który triumfuje dzisiaj, który otoczony jest ludźmi śpiewającymi Hosanna, wołającymi głośno chwała temu, który przychodzi w imię Pana. Ten Jezus, który w ten sposób jest dzisiaj czczony, uwielbiany, można powiedzieć, jest Jezusem radykalnie ubogim. Zobaczmy, że nic tutaj Pan Jezus nie miał swojego. Wjeżdżał do Jerozolimy na pożyczonym osiołku. Płaszcze, na których siedział, którymi przykryto osiołka, żeby to jakoś pewnie lepiej wyglądało, też nie były jego. Również to, co działo się wokół, to nie było w żaden sposób zaaranżowane, przygotowane. Jedynym przygotowaniem tej uroczystości było to, że uczniowie poszli po tego osiołka. Wszystko inne odbywało się już tak spontanicznie, w każdym razie bez nakładu jakichkolwiek środków. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę. I to jest jakby pierwszy aspekt tego bardzo specyficznego jezusowego świętowania w niedzielę palmową. Drugi aspekt jest taki, że Jezus uroczyście wjeżdża na osiołku do Jerozolimy z pełną świadomością, że wjeżdża tam po to, by umrzeć.
po to, by być wyśmianym, wydrwionym, odrzuconym, by być niesprawiedliwie osądzonym, wreszcie umęczonym potwornie i zabitym. Po to Jezus wjeżdża uroczyście. I można by powiedzieć, że to jakiś absurd. Jezus, wiedząc, że przychodzi do Jerozolimy na śmierć, powinien zachowywać się już jak skazaniec. Powinien być smutny, przygnębiony. Powinien być rozczarowany. Ale nie. On pozwala sobie i innym na świętowanie tego dnia. Bierze się to z tego, że dla Jezusa śmierć też jest triumfem. On nie po to godzi się na śmierć, żeby przegrać. On wie, że to, co się teraz za chwilę będzie działo, to nie będzie przegrana. Że on nie będzie teraz pokonany, nie zostanie pokonany za parę dni. Choć wielu będzie tak myślało, a wielu będzie robiło to takie właśnie wrażenie. Ale Jezus nie będzie pokonany. On przychodzi triumfować. Jego śmierć na krzyżu ma być triumfem, ma być zwycięstwem i będzie zwycięstwem. Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy dobrze przygotowali się do przeżycia tego Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza Wielkiego Piątku, czwartku, piątku, kiedy będziemy rozważać mękę i śmierć Pana Jezusa. Jeżeli nie będziemy wchodzić w to przygotowani właśnie w ten sposób, przygotowani przez Niedzielę Palmową, przygotowani przez ten świętujący tłum ludzi i świętującego Pana Jezusa, choć radykalnie ubogiego, to nie przeżyjemy, jak należy, dobrze Wielkiego Piątku, śmierci Pana Jezusa i nie przeżyjemy dobrze zmartwychwstania, Jego zmartwychwstania, tego, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Dlatego świętujmy dzisiaj. Tak. Pomimo tego, że słuchamy dzisiaj też opis męki pańskiej, ale słuchajmy w duchu świętowania, nawet jeśli w tym świętowaniu jest zawarty ból. Ból męki Pana Jezusa, ból Jego śmierci. A ostatecznie to wszystko niech przygotuje nas na każdą naszą osobistą konfrontację z cierpieniem i na naszą osobistą konfrontację ze śmiercią. Śmiercią, która czeka każdego z nas, która jest jedynym pewnym wydarzeniem, które będzie miało miejsce w naszym życiu. Tak, aby i nasza śmierć nie była żadną przegraną. Bo nie ma być przegraną. Nie może być przegraną, jeżeli idziemy za Panem Jezusem, jeżeli jesteśmy z Nim. Jeżeli z Nim umieramy, bo kto z Nim umiera, z Nim też zmartwychwstaje.